Siema, hejos! O, Maciek. A próbowałeś zmieniać biegi? Nie, no jeszcze tak daleko nie jadę. Aha. A ile przejedziesz metrów? Gdzie ty jesteś? Ale ładną mysz złapał skubany. Majki, co przyniosłeś? A ja dzisiaj bez ekipy, przyjechałem sam. I dzisiaj będę upalał na kole. Piękna pogoda jest na dworzu. Tomek, a czy masz nogę na hamulcu? Na betę polatać na kole. Maćkowi dam tylko jeść. Które rękawiczki dzisiaj? Dzisiaj te niebieskie. Te niebieskie zostawimy na skutera. Nie mam swojego kasku. Muszę dzisiaj od Kuby pożyczyć. Nie będzie miał nic przeciwko. No, idę. Buty mam? Mam. Ale ciuchów nie mam. Poczekaj. Nie, tu coś znajdę. Dzisiaj na niebiesko, ale niestety kask Kuby. W październiku nowa kolekcja Lita będzie. Czekajcie, konkursy was czekają na live'ie. Moja bestia do jazdy na kole. O, plecaczek, pyku. Co z plecaczkiem? Nie biorę. A może trzeba wziąć, wezmę. Obawiam się, że rodzice nie będą mieli kasy na sprzęty dla was, bo po prostu coraz większe koszty życia są i po prostu taka totalna lipa powoli się robi. Czyli kto ma kasę, to jeszcze niech kupuje, bo podejrzewam, że od stycznia, od nowego roku to już w ogóle będzie kiepsko. Ja was nie straszę, ale widzę, co się dzieje. Ten sport to zginie śmiercią naturalną po prostu. Już nie mówię o zakupie nowych maszyn. Używki podrożały. Ta inflacja to jeszcze tam par 6, ale to co się dzieje z prądem dla firm. Czyż to grozi bankructwo totalne. Założyłem na szyję Golf. O, tam policjanty, nie będę tam koło nich jeździł, bo szkoda pieniążku. Patrzcie, od jazdy na kole błędy pokazuje. Nieprzystosowany jest do jazdy na kole. Jestem ciekawy, jak Słowasa ta Husqvarna 450 by na kole śmigała. Umówię się z nim, przyjedzie tutaj i coś popróbuję. Siema! Jest majsterszef. Usłyszał mnie chyba, Tomek jest. Aha, pytaliście mnie, czy będę zmieniał motocykl. Nie, nie będę. Cały czas zostaję przy tej becie 350. Dopóki tłoka nie wypluję. Gdzie no, świeży motor, ile mam go?
Teraz będzie 2 lata. Siema. Usłyszałeś mnie? No, słyszałem. Haha, naprawdę? No, było, znaczy wychodzę na rzut, co wypuszcza i słyszę, że ktoś jeździ. Aha. No. Co, próbujemy na kole? No, ktoś tam próbuje. Żeby się na plecy nie wywalić. No. Dobrze ci idzie, czy źle? No dobrze, no się dobrze. No tam, jak próbuję, tam jest krzywo strasznie, on jeździ. Tu jest lepiej. Bo tam przed domem to jadę kawałek, a tam to od razu mnie znosi na bok, muszę opuszczać. No, no, no. No to słuchaj, jak cię znosi, przypuśćmy, na prawo, to wystaw lewe kolano. To przeciąży motocykl. W tamtą stronę jak jedziesz, to jest duży wiatr, a w tą jak jedziesz, to jest dobrze. Tak? No. Spróbuję. Na jakim biegu? 3. Na trójce. A próbowałeś zmieniać biegi? Nie, no jeszcze tak daleko nie jadę. Aha, aha. A ile przejedziesz metrów? Nie, mało. Ja na razie wiesz, słabo jest. A jak KTM-ik? Fajnie, jedzie ładnie. Myślałem, że na Godziębie jesteście. Dzisiaj transportu nie miałem. Może policja mi nie czasnęła. No. Ostatnio, no tutaj mnie też. Tu wjeżdżałem i policja na wiadukcie. To jest, ale widzieli mnie. Tak samo tutaj. A czy to wtedy była po drugiej stronie raz? Ale tu możesz jeździć, tu spoko. Tak? Tak. Nie, bo jadę ten. To nie jest publiczna, wiesz? Tak, nie jest? No, nie. Jadę ten, jadę tam. Patrzę się, złota BMW, szyby, mundurki i dzida. Auta szybko wyprzedzają do mnie i szkoda gadać. Prawie, prawie mi się udało. No. Gdybym ich nie zauważył, bym je złapalił. Dajesz, Tomek, na kole, tylko nie wywal w betę. Początki zawsze są trudne, nauki jazdy na kole, ale jak się jest wytrwałym i często trenuje, to zobaczę, jak teraz będzie przejeżdżał i zobaczę, jak on tam z tymi nogami. To jest bardzo ważna kwestia, żeby nogę na hamulcu trzymać. Zobaczymy, czy on trzyma. No coś tam, coś tam. Chłopak trenuje. Zaraz mu parę rzeczy podpowiem. Tomek, a czy masz nogę na hamulcu? Cały czas? Tak. No widzę, że też masz jakąś ją w boku. Słuchaj, a... Tak trzymam czasami. A ty strzelasz z klamy? Nie, ja z gazu. No to naucz się strzelać z klamy. Tak? I wolniej jedź, strzel, żeby on ci wyżej poszedł. No bo ty teraz lecisz tak na, wiesz... Na szybko. Na szybko. To co, spróbujesz strzelić? No mogę spróbować, tylko wiesz co, hamulec mam źle wyregulowany, klucze bym chciał potrzebował. Bo mam za wysoko, bo zobacz, mam tak prosto noga, jak siedzę, to muszę iść trochę bardziej do dołu. No. Trochę musiałbym wyregulować się nauką taką. Wystarczy go tutaj trochę. Ale nie, bo tutaj patrz, tu mam regulację całą, ten śrubkami kręcę i do dołu trochę musi zejść. Aha, aha. No i trochę blisko jest, to prawda. No ja mam szeroko, patrz, widzisz. No tak. A ty masz przy samej pokrywie. Nie wiem, jak to ustawić. Może tam pod... No ile, no tak jak ja mam, ty z 2-3 centymetry odstawiaj. No ale właśnie niezbyt... No to chociaż z 2 centymetry go. Muszę zdjąć obudowę i sprawdzić. Albo po prostu to szersze sobie zamontuj. Takie o. Albo samemu sobie robię takie coś. No sam sobie dorób. Nie, 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 takie końce. No ale muszę coś wymyślić. No. No tak, to ciężko jest. No to dawaj, spróbuj strzał ze sprzęgła. Nie. Też trzeci bieg? Trzeci bieg, no. Nie bój się, Tomek, na plecy nie
wyglebisz. Jeszcze długa droga przed tobą. O, no już lepiej było. To zwalniaj. I zwolnij, przyhamuj. Teraz. Musisz wolniej jechać. Teraz. Teraz. Potem będzie na mnie, że sprzęgło rozwalił. No, skop, hamuj, hamuj, hamuj. I go! Go! No, poćwiczyć jeszcze muszę. I co? Cały czas ze sprzęgła robiłeś? Tak, lepiej. Lepiej. Tylko słuchaj, musisz jak wylądujesz, nie? No to musisz zahamować, spowolnić, tak żebyś miał z 20-30 na godzinę i potem znowu. Jak ci nie wyjdzie, to znowu przyhamuj. Nie ciągnij tego dalej, nie? Żeby jeszcze raz tam go przypuśćmy na koło, nie? I staraj się jeszcze go mu pomóc tutaj z kompresji. No, w tym momencie jak chcesz strzelać, to bach. Dobra. Dobra, wjedź do rowu. Dobra. Nie. Przewrażliwiony Tomek jest na tego flaka. Zobacz, tu masz podgląd, nie? Jakby ci zniknął, to wystarczy, że... Dobra. Nadusisz, poczekaj, nagrywa? Nagrywa. Ostatnio byłem też na poligonie pojeździć. Byłeś? Na ciągostradzie. Dwie ciągostrady całe, fajnie. Lecz strasz leś na mnie... Za drzewa. Jeden grzyby zbiera, drugi na mnie się patrzy za drzewa. Reason.
akrobata. Zjeżdżam tu. No. Stoję. Kto? A. Siema. Fajnie, że przyjechałeś. Gdzieś ty, panie, wylądował tu. Wyjedziesz? Wyjedź, tylko nie na ulicę. Wyjechał. No. No, nawet lotki zakładałem. Muszą się dojechać może. No, proksy zakładałem ostatnio. Proksy? No. Nie była zła cena, to wziąłem. Jaki masz rozmiar kasku? XL. XL? No, a co? Taką dużą głowę masz? No. Nie, bo mam parę kasków. Ale mniejsze. To Elki też nie mam. Jedziemy na naszą tajną miejscówkę. Ten Tomek mnie tu prowadzi. Kurde. Jak tu nisko. Meisterchef.